Witam bardzo gorąco na mojej gorączce kuchnia, proszę Państwa. Dzisiaj też pokazuję papryka Florynis. Papryka Florynis, która ona jest jagodna. Floryna jest takie miasto w Grecji, które produkują na ten region specjalne te papryka, które dzisiaj będziemy nazywać się. Papryka Florynis będzie nazywana ze ser manury. Pierwszy krok, musimy szykować nasze ser manury. To nazywanie tutaj na papryka używam specjalnie, proszę Państwa, jak widzicie, nóż to ser. Dlatego kuchnia jest bardzo istotna. Musimy mieć sprzęt, który będziemy łatwo i szybko pracować. Już wystarczy. Tak wygląda. Jest miękki bardzo ten ser, proszę Państwa. I teraz muszę szykować, robię tartę ser Graviera. Specjalne regiony, które robią takie ser, proszę Państwa, jest Wyspa Kreta. Wszyscy wiecie i na pewno znacie tę wyspę. Już patelny mi grzeje, proszę Państwa. Już otworzyłem tutaj trochę te moje specjalne sprzęt elektryczny. Lubię elektryczny, lubię gazowy. Lepiej tam go tu jest. Wystarczy. Używamy zawsze, jak mówimy, to smażenia oliwa z oliwek po mas, proszę Państwa, a nie extra virgin. Musimy nazywać teraz jeden, dwa kawałek. Już jest jeden gotowy. Robimy następny. To jest też fajny przekąska. Oczywiście, kto chce, może używać wieczorem na kolację, nawet na śniadanie. Ustawię to patelnię. Nie potrzebujemy bardzo dużo, dlatego wcześniej te nasze papryka już ona jest grillowana. Wcześniej, proszę Państwa, papryka Florynis nazywana ze ser manury już jest, proszę Państwa, gotowa i ona mi mówi, proszę, możesz jeść. Układamy raz. Ok, i oczywiście potrzebujemy, jak wcześniej powiedziałem, nasze ser Graviera. I daję trochę balsamiku, proszę Państwa. I życzę wszystkim kali orykszy smacznego. Papryka Florynis nazywana ze ser manury. I dodatkowe mamy trochę balsamiku. I mamy trochę bardzo drobne tarte ser Graviera. Kali orykszy smacznego.